Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tutorialu prezentując statyczną próbę skręcania. Będziemy skręcać próbkę, a w zasadzie w próbie skręcania, czy też w ogóle w tematyce skręcania, taką próbkę najczęściej nazywamy wałem, ewentualnie prętem. Ale bardzo często właśnie używamy tego pojęcia wał skręcany. Przed sobą mam różne próbki, które mogą być badane z różnych materiałów. Mamy tu na przykład próbkę drewnianą o przekroju kołowym pełnym. Mam tu próbkę wykonaną z tekstolitu, również o przekroju pełnym kołowym, ale mam też próbki na przykład stalową, aluminiową, mosiężną. Zwróćmy uwagę, że również różnią się one, będzie na pewno lepiej widoczna od góry, przekrojem poprzecznym. Ta próbka jest to próbka o przekroju pełnym kołowym, z kolei druga ma w zasadzie tylko tutaj wypełnienie usztywniające, ale sama w sobie w przekroju jest to przekrój poprzeczny, rurowy. W związku z tym, jeżeli wyobrażamy sobie, że mielibyśmy przebadać dwie takie próbki, poddać je skręcaniu w celu wyznaczania, znowu troszeczkę analogicznie jak przy rozciąganiu, będziemy wyznaczać granice proporcjonalności, sprężystości i plastyczności. To są trzy podstawowe granice. A także będziemy liczyć cechy geometryczne, między innymi w oparciu właśnie o średnicę, takie jak biegunowy moment bezwładności i wskaźnik wytrzymałości na skręcanie, a więc zajmiemy się charakterystykami geometrycznymi przekroju w tej próbie. I docelowo będziemy wyznaczać jeszcze jeden parametr, który jest, powiedzmy, odpowiednikiem modułu Younga, gdzie moduł Younga określał nam proporcjonalność pomiędzy naprężeniami normalnymi a odkształceniami względnymi, czyli sigma do epsilon. Z kolei, jeżeli mamy do czynienia z naprężeniami stycznymi tau, to relacje pomiędzy nimi a powstającymi przy naprężeniach stycznych odkształceniami postaciowymi, tym właśnie wskaźnikiem czy takim współczynnikiem proporcjonalności jest moduł Kirchhoffa, czyli tak zwany moduł sprężystości postaciowej i jego będziemy wyznaczać w oparciu o pomiary z tej próby. Przygotujmy sobie próbki do badania, czyli pokażmy sobie, co musimy pomierzyć dla próbek, ale także jakie elementy muszą zostać pomierzone dla aparatu do skręcania. Więc ten tutorial ma jedną część, ponieważ łącznie będziemy pokazywać, jak się przygotować i już od razu jak mierzyć. Po pierwsze, będziemy korzystać oczywiście ponownie z submiarki elektronicznej, więc zapiszemy sobie niepewność pomiarową submiarki 0,01 mm do tabeli. Czujnik zegarowy, standardowy, podobny jak w innych próbach, czujnik z dokładnością do 0,01 mm mierzy, więc również zapisujemy sobie 0,01 mm. Będziemy docelowo badać dwa pręty. Długość pomiarową zapiszemy sobie dopiero po założeniu próbki na maszynę, ponieważ nie będzie to długość całej naszej próbki, a długość tego odcinka, pomiędzy którym będą wykonywane pomiary kąta skręcenia. Średnicę przekroju pomierzymy już teraz. I powiedzmy, że nasza pierwsza próbka będzie to ta próbka o przekroju kołowym pełnym. Dokonuję pomiaru średnicy, mniej więcej w połowie, 24,84. Mogę sobie zapisać, że to jest duże D, czyli w domyśle zewnętrzna średnica 24,84, ponieważ zobaczmy, że dla drugiej próbki będę potrzebowała zapisać dwie średnice, duże D i małe D. I zrobię to w takiej konwencji, że duże D będzie zewnętrzne, łamane przez małe D wewnętrzne. I teraz ponownie mierzę średnicę zewnętrzną. To jest około 24,98.
łamane przez średnicę wewnętrzną. Tutaj możecie Państwo zauważyć, że niestety te ścianki już są zdeformowane, ale jeżeli ja wykorzystam sobie suwmiarkę i tę część do pomiaru otworu, to mogę zmierzyć, że jest to około 20,03. Mogłabym także zmierzyć ściankę i odjąć sobie dwie takie ścianki. 20,03 to jest średnica wewnętrzna. Przejdziemy teraz do pokazania sobie, jak zakładamy próbkę do maszyny. Jeszcze zanim to zrobimy, zapiszemy sobie promień koła zamachowego. Tutaj po tej stronie widzicie Państwo koło o pewnej średnicy i na tutaj tą naszą część będziemy zakładać obciążniki, które mam wyskalowane i odpowiednio opisane w masach. Mamy 7 takich obciążników i bardzo ważne jest, żeby przed zmontowaniem próbki, przed skręceniem wszystkich śrub, unieść to koło w pozycję 90 stopni. Myślę, że stąd będzie to dobrze widać. Na ten element będziemy zakładać poszczególne obciążniki. Może wezmę sobie na początku mniejszy, żeby pokazać tylko, jak to będzie wyglądało. I zobaczcie Państwo, jeżeli bym nie uniosła tego koła w pozycję plus 90, to żaden moment skręcający nie byłby tutaj generowany. Dopiero jeżeli ja uniosę, poskręcam i założę obciążniki, to ten moment skręcający mi tu powstanie. Celem tej próby jest generalnie zdjęcie charakterystyki w zależności kąta skręcenia od momentu skręcającego. Powinniśmy zapisać sobie do tabeli tak zwany promień momentu skręcającego, czyli dokładnie promień tego koła, i to jest 150 mm zgodnie ze specyfikacją tej maszyny. Moglibyśmy oczywiście wziąć dużą suwmiarkę i pomierzyć, ale tutaj wiemy, że dla tej maszyny to jest 150 mm. Dobrze, biorę pierwszą próbkę, którą będziemy badać, i od razu przygotuję sobie tutaj pozostałe elementy, czujnik i obejmy, a także potrzebne mi będą klucze do skręcenia odpowiednio śrub mocujących próbkę i tych śrub, które będą mi mocować tą lewą stronę w pozycji nieruchomej. Zacznę od tego, że na próbkę założę na razie zupełnie luźno obejmę, no właśnie pomiędzy którymi będzie w przyszłości dokonywany za chwileczkę pomiar kąta skręcenia. Zakładam próbkę w otwory, dosuwam lewą część i na tak dosuniętej skręcam sobie śruby. Na początku dokręcam ręcznie i za chwilę zrobię to jeszcze kluczem, tak żeby mi się podczas wykonywania próby nie odsunęła ta część. I teraz bardzo ważny moment, bo zobaczmy, że nadal tutaj ta strona może mi się swobodnie obracać. No i zanim skręcę te śruby, dobrze jest znowu, jeżeli robimy to w dwie osoby, żeby unieść koło w pozycję plus 90 stopni i dopiero wtedy skręcić śrubę. I znowu na początku zrobię sobie to ręcznie, tak żeby tylko docisnąć, i za chwilkę poprawię kluczem. Po jednej i po drugiej stronie
I teraz poprawimy kluczem. Jeżeli zrobię to za luźno, to po założeniu obciążników próbka mi się zacznie obracać. Więc muszę tutaj przypilnować, aby te śruby były dobrze dokręcone. Zresztą widać, że jeszcze mi się to obraca. W porządku. I teraz kolejnym krokiem jest odpowiednie zamocowanie sobie tych obejm, tak żeby dokonywał się nam pomiar. Chcemy mieć w miarę wygodnie w odczytywaniu z czujników. Czyli najpierw ja skręcę sobie tutaj tą jedną obejmę. Za pomocą śrub mocujących, czujnik zegarowy, tak żeby było mi wygodnie na niego patrzeć. I drugą obejmę w taki sposób. Mogę nawet ją troszkę przesunąć, żeby wrzeciono czujnika zegarowego, czyli to miejsce, opierało mi się o drugą obejmę. I teraz powinnam dokonać pomiaru odcinka pomiarowego. Odcinek pomiarowy to jest odcinek pomiędzy środkami tych obejm. W jaki sposób najłatwiej go zmierzyć? Najlepiej by było, gdybyśmy dokonali pomiaru pomiędzy, postaram się od tej strony, o, nawet udało mi się tu ułożyć w miarkę, 148,24, ale do tego jeszcze powinnam dodać odległość od środka do środka, czyli jeżeli dodam jedną obejmę, to będzie to w sam raz, czyli 128,24 i jeszcze zmierzę jedną obejmę i ta obejma ma wymiar 19,86. 19,86. I 148,24. Tak, 148,24 to jest moje L pomiarowe. Czyli łącznie dla pręta pierwszego 168,10 mm. Dobrze, zapisaliśmy sobie odcinek pomiarowy pomierzony na tej próbce, który wynosi 168,10 mm. I zaczniemy teraz obciążać naszą próbkę. Na wskazaniu czujnika mamy 0. Sprawdźmy jeszcze, zerujemy czujnik. Nie mamy założonego żadnego obciążnika, więc zapisujemy w tabeli dla wskazania dla czujnika 0 przy zerowej masie obciążników. I zaczynamy nakładać obciążniki. Obciążniki mamy opisane, wygrawerowane są na nich masy. Zaczniemy od największego obciążnika o masie 4,97 kg i będziemy nakładać ten obciążnik bardzo delikatnie, tak żeby nie dopuścić do powstania impulsu dynamicznego, ponieważ ma to być próba statyczna, więc delikatnie nakładamy obciążnik i dokonujemy odczytu czujnika. 5 kreseczek zapisujemy w tabeli. Pamiętajmy,
że czujnik ma dokładność 0,01 mm, więc te 5 dzielimy przez 100 i otrzymujemy pomiar w milimetrach, czyli 0,05 mm. I nie jest to pomiar kąta skręcenia, jest to przemieszczenie, które dopiero będzie przeliczane na kąt skręcenia z odpowiedniego wzoru. Będziemy dokładać kolejne obciążniki i jednocześnie będziemy sumować je, tak aby wiedzieć, ile mamy sumarycznie, jaką masę mamy nałożoną. Kolejny obciążnik to jest masa 2,05 kg. Nakładam go znowu delikatnie. Też zwracam uwagę na to, że te obciążniki oczywiście mają tutaj takie przerwy, dzięki którym możemy je wsunąć. Starajmy się nakładać je w ten sposób, że tutaj, żeby było to na zakładkę, aby nie wysunęły nam się, czyli nie w ten sposób, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dobrze, nałożyliśmy w sumie 7,02 kg i odczyt z czujnika to jest 10. Zapisujemy w tabeli i dokładamy kolejny obciążnik. Wszystko robię bardzo delikatnie, staram się nie opierać o stół i nie odkładać tych obciążników, tak żeby nie przenosić drgań na tą maszynę. Dokładam 1,80 i odczytuję wskazanie czujnika 15. Kolejny obciążnik o masie 1,40. I znowu odczyt z czujnika 18. Kolejny obciążnik 1,25. I odczyt 23. Kolejny obciążnik, jeszcze stanę jak prostopadle. No tak, 23, 23,5 byśmy powiedzieli nawet. Dopiszę tą połówkę. Pamiętajmy o prostopadłym odczytywaniu, czyli stajemy prostopadle do czujnika i czytamy. 1,20 dołożone i wskazanie czujnika 24,5. To już jest może taka aż naddokładność, ale niech będzie jeszcze ta połówka. I jeszcze ostatni obciążnik, też 1,20 kg i ostatnie moje wskazanie 26, no powiedzmy 27, czyli 0,27 mm to jest maksymalne przemieszczenie, które tutaj uzyskaliśmy. Moglibyśmy teraz przeprowadzić próbę odciążania, czyli zdejmujemy obciążnik i sprawdzamy odczyt, zapisujemy do tabeli. I tak po kolei zdejmujemy i zapisujemy. Ja w tym momencie zdejmę wszystkie obciążniki i dokonam jeszcze pomiaru bardzo ważnego parametru, czyli odległości od końca wrzeciona pomiarowego do środka próbki. To jest tak nie do końca łatwo pokazać, jak to jest zamontowane, ale właśnie ta odległość nas interesuje, ponieważ wskazanie czujnika, które możemy sobie oznaczyć jako x, będziemy dzielić właśnie przez tę odległość, którą zaraz zdemontujemy sobie te elementy i pomierzymy i będzie to dla nas promień ramienia pomiarowego duże r. Najpierw jednak zdejmę delikatnie wszystkie obciążniki. I zdemontuję próbkę. To jest w zasadzie koniec badania. Moglibyśmy przejść do badania kolejnej próbki w analogiczny sposób. Zobaczmy, że wskazanie czujnika wróciło pięknie do zera. To oznacza, no, że nie przekroczyliśmy granicy sprężystości, a więc docelowo będziemy wyznaczać jak najbardziej granicę proporcjonalności, czyli będziemy tutaj mogli
mówić o proporcjonalności momentu skręcającego, który w oparciu o te pomiary będziemy liczyć jako iloczyn tego ciężaru, który pochodzi od masy danego obciążnika, czyli przeliczamy masa razy przyspieszenie ziemskie, daje nam ciężar, a następnie ten ciężar, jakieś powiedzmy duże Q, pomnożone razy to ramię, duże S, które sobie zapisaliśmy w tabeli 150 mm, promień momentu skręcającego, ten iloczyn tego ramienia i ciężaru daje nam moment skręcający. I teraz badamy, możemy narysować wykres, nanosząc na jedną oś wartości momentów skręcających odpowiadających odpowiednim krokom obciążeniowym i na drugiej osi wskazania czujnika przeliczamy na kąt skręcenia, czyli dzielimy wskazanie czujnika przez duże R, czyli promień ramienia pomiarowego, który zaraz sobie tutaj odczytamy. Zdemontuję czujnik na początku. Dobra. Wysuwamy próbkę z obejm i potrzebujemy tak naprawdę pomierzyć sobie jeszcze te kilka elementów, aby zsumować je do ramienia promienia pomiarowego. Czyli pamiętamy, że była to z definicji odległość pomiędzy wrzecionem czujnika, więc gdybym teraz miała się tak zastanowić nad tym, w jaki sposób mam te elementy pomierzyć, dobrze to będzie widać o w ten sposób, myślę, od środka próbki do środka wrzeciona pomiarowego. A więc po kolei teraz pomierzę te elementy. Zacznę od średnicy próbki, w zasadzie już ją mam, 24,8. I ten pomiar potrzebuję podzielić przez 2. 87 przez 2 to będzie promień próbki. Następnie do tego dodamy sobie szerokość tej obejmy. Też już tak, szerokość obejmy. 7,09. Kolejnym elementem, tu sobie łatwiej rozkręcę, będzie odległość od otworu do końca tego elementu, tutaj do śruby mocującej i to jest około 67,83. I na koniec, tu już przedzieliłam przez pół, ponieważ do środka wrzeciona, czyli połowa średnicy tutaj tego elementu od czujnika, 7,86. No i teraz na kalkulatorze musimy zsumować to, co pomierzyliśmy. I wychodzi nam w granicach 91, oczywiście to jest jakaś moja dokładność. Wpiszmy sobie 91 mm jako promień ramienia pomiarowego. Analogiczny sposób przebadalibyśmy próbkę drugą, a więc również założylibyśmy ją do maszyny, zmierzylibyśmy pomiędzy obejmami odcinek pomiarowy i następnie dla kolejnych obciążeń szczytywalibyśmy wskazania czujnika. Na podstawie tych pomiarów będziemy w stanie, tak jak wspomniałam, narysować wykresy w zależności momentu skręcającego od kąta skręcenia. I teraz zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie wyznaczyć granice proporcjonalności, sprężystości i plastyczności. Czujnik wrócił do zera, więc zobaczmy, że nie powstały odkształcenia trwałe,
a więc granica sprężystości na pewno nie została przekroczona. W takim razie i granice sprężystości, i plastyczności będziemy liczyć jako granice tak zwane umowne. Z definicji granica to będzie moment, który dla umownej granicy sprężystości będzie powodował odkształcenie trwałe gamma, odkształcenie postaciowe o wartości 0,075%. I wartość tego momentu będziemy liczyć przez znany Państwu parametr z geometrii mas, wskaźnik wytrzymałości na skręcanie W0, który z kolei jest skorelowany z biegunowym momentem bezwładności J0 w taki sposób, że biegunowy moment bezwładności dzielimy przez odległość od środka pręta do najdalszego wrzeciona pracującego. Czyli pamiętajmy, że zawsze jest to promień zewnętrzny, niezależnie czy badamy przekrój kołowy pełny czy też rurowy. Zawsze bierzemy pod uwagę do tego przeliczenia promień zewnętrzny czy też średnicę zewnętrzną podzieloną przez 2. Analogicznie będziemy badać granicę plastyczności, z tym, że moment będzie wyznaczany dla trwałego odkształcenia postaciowego gamma o wartości 0,3%. I znowu dzielimy przez wskaźnik wytrzymałości na skręcanie dla danego przekroju. Innymi wzorami dysponujemy dla przekroju kołowego pełnego, a innymi dla przekroju rurowego. Potrzebny nam będzie także biegunowy moment bezwładności. No i teraz po co? Kolejnym parametrem, który będzie tutaj do wyznaczenia, no to jest moduł Kirchhoffa, czyli ten współczynnik proporcjonalności, o którym wspomniałam na początku, proporcjonalności pomiędzy naprężeniami stycznymi a odkształceniami postaciowymi. Będziemy go obliczać, przekształcając podstawowy wzór na kąt skręcenia. Mamy tu pełną analogię pomiędzy kątem skręcenia i pozostałymi parametrami przy skręcaniu. Mamy troszkę podobną zależność jak przy wydłużeniu, skróceniu, badając ściskanie bądź rozciąganie. Jeżeli sobie te wzory porównamy, to tutaj również mamy podobną sytuację, z tym, że analizujemy kąt skręcenia, który będzie wprost proporcjonalny do momentu skręcającego, do długości pomiarowej, którą tutaj mieliśmy odmierzoną, a odwrotnie proporcjonalny, no właśnie, do J0, czyli biegunowego momentu bezwładności oraz jeszcze do G, czyli modułu Kirchhoffa. I z przekształcenia tego wzoru otrzymamy wartość modułu Kirchhoffa, który analogicznie jak moduł Younga wyrażony jest w jednostce naprężenia, czyli w paskalach bądź megapaskalach, z tego względu, że naprężenia podzielone przez odkształcenia postaciowe, no właśnie odkształcenia postaciowe są jednostką wyrażone w jednostce bezwymiarowej, jako liczba niemianowana bądź ewentualnie w procentach. Przebadaliśmy jedną próbkę, nie będziemy badać drugiej, ponieważ procedura jest analogiczna, nie chcemy tutaj Państwa zanudzić. Ja jeszcze tylko pokażę na koniec, jak wygląda nasza uzupełniona tabela, a więc mamy masy obciążników, zsumowane masy dla przekroju kołowego pełnego i wskazanie czujnika zegarowego. Zwróćmy uwagę, nie milimetry, tylko 10 do minus drugiej milimetra. I analogiczną tabelę przygotowalibyśmy dla drugiego pręta, wypełniając ją dokładnie w ten sam sposób. Wszystkie obliczenia z wyjątkiem wyznaczenia parametrów J0 i W0, które inne wzory mamy dla przekroju pełnego, a inne dla rury, jak już wspomniałam, wszystkie pozostałe obliczenia są analogiczne. Może powiedzmy tylko jeszcze o tym, że badając umowną granicę sprężystości i plastyczności potrzebujemy moment, ten, o którym wspomnieliśmy, że wywołuje odkształcenia trwałe o danej wartości. Wartość tego momentu będziemy określać w oparciu o kąt skręcenia, czyli znając kąt skręcenia przeliczymy sobie z przekształcenia wzoru moment. Do zapoznania się ze wszystkimi wzorami gorąco Państwa zachęcam, są one dostępne na kursie
No i oczywiście zachęcam także do tego, żeby sprawdzić się w quizach, zobaczyć, czy jesteście Państwo przygotowani do przeprowadzenia wszystkich prób. No i oczywiście do 4 pozostałych statycznych prób wytrzymałościowych. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia.